Bonne. Chodź. Chodź, Rabunku. Lordzinku, mój piękny. Dzisiaj porozmawiamy o tobie. Och, ja spałem, powiedz panciuniu. Cześć, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Witam was w odcinku, gdzie powiem wam, jakie są największe zalety kupna posiadania kota rasy Ragdoll. Nie mogłoby go tutaj zabraknąć. On sobie smacznie spał, jak widzieliście, ale ja już go tutaj przechwyciłam. Pewnie chwilkę tak posiedzi, bo to jest w ogóle jedna z pozycji, którą uwielbię, jeśli chodzi o siedzenie. Ja mam, zacznę na początku i wam powiem, że ja mam kocura. Jest to kocur wykastrowany, jest to kocur duży, jak widzicie. Kocurki są zawsze większe rasy Ragdoll. I mam go ponad 2 lata, więc już coś tam wiem na temat tej rasy. Zarówno jeśli chodzi o taką, wiecie, opiekę na co dzień, jak i to, co już przeczytałam, wyczytałam, zasięgnęłam jakiejś wiedzy. I najpierw skupię się na tym, dlaczego warto zakupić kota Ragdoll. Jeśli jesteście rodziną, która ma dzieci, inne zwierzęta i chcecie nowego zwierzaka, w ogóle jakiegoś zwierzaka łagodnego do waszego domu, to jak najbardziej właśnie polecam wam Ragdolla. Dlatego, że jest to kotek bardzo spokojny, towarzyski. On nie jest kotem, który w razie niezadowolenia może was zadrapać. Prędzej odpuści, odejdzie, niż będzie walczył. Ragdole to są koty, które przywiązują się bardzo do swoich właścicieli, które kochają swoich członków rodziny i naprawdę są to takie pluszaki, przytulaki, aczkolwiek powiem wam, że mój Ragdoll Rabuś jest kocurem, który nie należy do buziaczy też, tak? Który nie należy, słuchajcie, do kotków, które lubią właśnie zbyt długo przebywać na kolanach i zbyt długo się przytulać. On bardzo, bardzo lubi być zawsze gdzieś w pobliżu, leżeć dosłownie nawet metr ode mnie, a niekoniecznie, żeby go brać cały czas na ręce. Ale jak wiadomo, każdy kotek też jest troszeczkę inny i ma inne swoje upodobania. Ale pierwsza, najważniejsza cecha to jest to, że ragdole to są bardzo przemiłe, towarzyskie, nie takie, wiecie, agresywne, wręcz przeciwnie, milusie koteczki, jak widać na załączonym obrazku. I według mnie to jest największa zaleta i my się tym kierowaliśmy, ponieważ mamy dwie córki i chcieliśmy, żeby był to kotek przyjacielski do dzieci. Kolejna rzecz, dlaczego akurat Ragdoll? Może jest to taka błaha rzecz, albo bardzo prosta, albo taka troszeczkę trywialna dla niektórych, ale powiem wam, że on jest po prostu przepiękny. Jest to kot, który wygląda przecudownie i nawet jak coś zbroi i na niego popatrzycie, to od razu myślicie sobie, nie, no to jest taki cudny, że człowiek nie potrafi się na niego złościć. Więc jak najbardziej uroda tego kota też tutaj ma duże znaczenie. Kolejna rzecz, jeśli chcecie mieć psa, a go nie możecie mieć z jakiegoś względu, albo chcecie mieć kota, który jest duży, co jest dla mnie akurat zaletą, bo ja się też tym kierowałam, to jest to, że ragdole to są duże koty, to są okazy. One mogą ważyć kocury nawet do 10 kg. Także wydaje mi się, że to jest ich duża zaleta, jeśli lubicie właśnie duże koty i jeśli lubicie psy. I tutaj bym przyłączyła też jeszcze jedną cechę ich charakteru, to to, że one się naprawdę zachowują w dużej mierze jak psy. Bardzo lubią chodzić przy nodze. Cały czas są przy właścicielu. I mam tutaj na myśli nawet wizyty w toalecie, słuchajcie. Także jak najbardziej dużo cech Ragdolla jest przypisana dla psów, prawda? Ja to też zaobserwowałam, bo wcześniej miałam psa kiedyś, nie jednego, więc widzę, że tak, ten kocur ma cechy psa. I to jest też bardzo, bardzo duża zaleta. Kolejna zaleta posiadania kota rasy Ragdoll, bardzo szybko przystosowują się do podróży. Jeśli chcecie podróżować z waszym kotkiem, jeśli chcecie go gdzieś zabierać i w ogóle, jak najbardziej Ragdoll jest idealny do podróży. Kolejna zaleta posiadania Ragdolla to jest to, że to są koty ciche. Ciche dlatego, że one naprawdę nie należą do kotów, które będą upierdliwie wam miauczały. To nie są koty, które emanują miauczeniem swoje potrzeby.
On, jeśli chce nam coś zasygnalizować, to uwierzcie mi, że on przychodzi i miauczy na zasadzie takiego cichego miauczenia, żeby zaznaczyć, że on czegoś potrzebuje. Przez to też, że on jest takim spokojnym, łagodnym kotem, bardzo łatwo mu się na przykład obcina paznokcie i to też właśnie jest jego zaleta. Kolejną zaletą, którą też nie sposób według mnie pominąć, to jest to, że jest to kot bardzo inteligentny. Ragdola możecie nauczyć bardzo dużo komend. Rabuś nasz potrafi dawać buziaczki, dawać łapkę, zrobić kółeczko, reaguje na swoje jakieś tam wyrazy, które wiecie, zna na dworek, głodny kot, coś w tym stylu. O, głodny kot, już spojrzałby, głodny kot jest zawsze, ale do tego jeszcze przejdziemy. Kot jest głodny, ale słuchajcie, kot jest wybredny. Także to jest kolejna zaleta rasy Ragdoll. Kolejną zaletą tej rasy Ragdoll jest to, że to są koty, które się nie wspinają, nie uciekają z zagrody, ich priorytetem, już wypuścimy rabusia, nie jest ucieczka w żaden sposób. Koty rasy Ragdoll, no naprawdę nie będą Wam chodzić po szafkach gdzieś wysoko, jeśli tego nie lubicie. My tego akurat nie lubimy i dla nas ceni się to, że on woli być gdzieś nisko, słuchajcie, gdzieś na powierzchni po prostu po podłodze sobie chodzić, niż gdzieś się wspinać. Tak samo wychodzi na ogródek, ale z niego nie ucieka, nie wskakuje na płot. To jest kot dosyć leniwy też, bym powiedziała, więc może to wynikać się właśnie z takiego temperamentu leniwca trochę, ale też może wynikać z tego, że po prostu on nie lubi się wspinać. I ostatnią taką dużą zaletą, którą chcę Wam też wymienić, jeśli chodzi o koty rasy Ragdoll, to jest to, że to jest rasa kota, który długo żyje. Niektóre kotki żyją nawet do 18 lat, także jest to naprawdę bardzo długo według mnie i możecie się nacieszyć swoim zwierzakiem naprawdę przez bardzo długi czas. To jest naprawdę super. I chcę Wam powiedzieć, że nasz kocurek, który właśnie tutaj spaceruje, jest superowym kotkiem, naprawdę jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, mamy go ponad 2 lata, jest to kot taki, jakby go nie było, że tak powiem. Oczywiście są też wady posiadania tej rasy, ale zdecydowanie zalety przewyższają. Więc jeśli szukacie fajnego kocurka, łagodnego, grzecznego, który Wam nie będzie uciekał, który będzie długo żył i będzie Waszym takim przyjacielem, to jak najbardziej polecam Wam tę rasę. Jak chcecie obejrzeć film minusy posiadania kota rasy Ragdoll, wady albo dlaczego nie kupować, to zapraszam Was do drugiego odcinka z tej serii.